Czego najbardziej nie lubisz polskiej policji? Nie chcę używać słów niecenzuralnych, ale mnie to po prostu... Czy znałeś y, policjantów, którzy zażywali narkotyki? Moi drodzy, gorąco zapraszam was na kolejny odcinek Lekko Nie Będzie z Hugonem Czajkowskim, w którym... Będziemy odgadywać ceny produktów i grać w kalambury. I... Oh, oh. Miałem być prowadzącym, a on poprowadził to lepiej. Więc jak to wyszło w odcinku, musicie jakoś się to zobaczyć. w się na Iple. Dzień dobry, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Lekko nie będzie. Dziś w ramach formatu Otwarte Karty Mariusz Węgłowski. Dzień dobry państwu, dzień dobry Tomku, bardzo mi miło. Bardzo mi miło, dzień dobry, jak ja się cieszę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, bo będziemy mieli okazję porozmawiać na moich zasadach. Słuchaj, przed Tobą sześć kart, i wśród nich możesz natrafić na różne symbole, które będą wpływać na to, jak rozmowa będzie przebiegać. Możesz natrafić na symbol dymka konwersacji, który oznacza przejście do kolejnego tematu. Możesz natrafić na symbol kości do gry, który oznacza mały przerywnik w postaci minigierki. Możesz natrafić na symbol czaszki, legendarnej naszej czaszki, yy, która oznacza pytanie trudne, kłopotliwe, w jaki sposób stawiające gościa pod ścianą. I tutaj mamy pierwszą różnicę, ponieważ dotychczas karty, jak widzieliśmy, były białe, karty białe są jednorazowe i po tym, jakie wylosujesz, one stali wypadają. Karta czarna zostaje. Czyli możesz tak naprawdę trafić same czaszki, jeżeli będziesz miał dużo pecha yy, i jakby ona za każdym razem do ciebie wróci. Możesz natrafić na symbol sowy. Sowa oznacza, że piłeczka ląduje po Twojej stronie i yy, Twoim zadaniem będzie opowiadanie. Powiedzenie jakiejś ciekawej i mądrej anegdoty. Założenie jest takie, że musi ona mieć morał, a czy będzie śmieszna, czy straszna, czy w którą stronę pójdzie, to już należy do Dobra. ciebie. Eee, żeby nie było mi tak prosto Ciebie dojeżdżać przy pomocy czaszek, to jest też karta odwrócenia, która powoduje, yes. że to Ty możesz zadać pytanie mi, i ja muszę na nie odpowiedzieć maksymalnie szczerze, nie mogę się z niego wykręcić. E, chyba, że jestem związany jakimiś umowami prawnymi, za które mógłbym dostać kary, Rozumiem. jeżeli tego dotyczy pytanie, no to wtedy, to wtedy o tym poinformuję. Jest też karta płomienia. Płomień oznacza, że wchodzimy w grę negocjacyjną, w której stawką jest wypicie przez ciebie ostrego sosu. Twoim zadaniem będzie przekonanie mnie, żebyś nie musiał tego pić, a moim zadaniem będzie wypertraktowanie. Tak można powiedzieć? Wynegocjowanie, można powiedzmy, y, jak największej ilości informacji, anegdot, tudzież ciekawostek na Twój temat. Dobra. Czy wszystko jest jasne? Myślę, że tak. Doskonale. Zagrajmy w otwarte karty. Rozkładam przed Tobą karciozki, słuchaj, no i zobaczymy, y, co Ci los przyniesie Mariuszu w dniu dzisiejszym. Czy to będzie szreks, czy hmm. może coś innego? Dobrze, nie przedłużajmy. Nie przedłużajmy, sowa. Sowa, mądra głowa, także mądra anegdota. E, albo głupia też, no to jak wiesz. słowa mm, Co wam e, Anegdota na końcu. Pierwsza myśl, która mi przychodzi, anegdota em, o życiu. Sytuacja, która się wydarzyła e, podczas swojej pracy, e, miałem no, wątpliwą przyjemność zatrzymania em, człowieka, którego znałem. Ok. E, I to był. No, to, to, była dla mnie, e, to było dla mnie mega zaskoczenie, ponieważ e, pochodziliśmy tam z, jakby z jednego obszaru, powiedzmy sobie, mm -hmm. e, i znaliśmy się. Nie mówię, że byliśmy kumplami, ale znaliśmy się dobre parę lat. I nagle e, gdzieś na drodze pomiędzy e, łodzią a Warszawą dochodzi do zatrzymania o czwartej nad ranem i ja trafiam e, na tego tegoż człowieka, którego, mm -hmm. którego dobrze znałem. Poznajemy się. E, Patrzymy sobie prosto w oczy, zamieniamy kilka chwil po, po jakby po, po samym tym, tym, tym akcie, podczas już przeszukania nie, samochodu, bo to w samochodzie było, płynąca z tego mm, jednak e, jakaś, e, jakaś optymistyczna e, wieść, jak, 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 jakiś... Um, A możesz powiedzieć, o, 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 o co chodziło? A właśnie próbuję tego nie mówić. Nie no. powiedzieć. A e, to jakieś narkotyki, czy coś zrobił Nie, o tym nie będę mówił. Nie, chcę, e, dobra, okay. nie chciałbym, bo, bo może oglądać się program i, i, i jakby... Okay. Hmm. Ale jakby faktycznie jakby rozumiem, były podstawy, żeby go zatrzymać. Oczywiście, tak tak, to, to, okay. to, to, to jakby mm -hmm. e, każdy w życiu ma swoją drogę, mm -hmm. ale to nie jest tak, że spotykając się w złym czasie, w złym miejscu, musimy sobie skakać do gardła, bo myśmy mm -hmm. się e, zachowywali normalnie wobec siebie. Po prostu zaakceptowaliśmy, że. To był wielki... taki. Tak, mhm. e, i jakby m, wniosek płynący z tego, na gorąco, bo, bo jakby przygotowany byłem do, do, do takiej okay. akcji, ale teraz mi to wpadło do głowy, nie wiedzieć czemu, e, jest następujący, że e, jakby nie oceniaj kogoś w danej chwili, o tym też jest kawałek Odwieczna Walka, który napisałem e, ja tak mam, każdy robi swoje, ale szanujmy się e, jakby niezależnie od okoliczności. Okej. Okay. Taka to historia. Wow, ale w sensie jakby to musiało być mega no, trudne. Wiesz, co chodzi? Wiem. No bierzesz gościa jakby, nie wiem, na maskę go pewnie kładziesz, cokolwiek, zapinasz, no nie, no nie wiem, jak to no, tam no, wygląda. Pewnie tak. W wielkim skrócie. No. Pewnie tak, w wielkim skrócie jakby patrzysz, że to jest jakby ziom, Ja w pierwszy film nie poznałem, muszę Ci przyznać szczerze, bo, mhm. bo było ciemno, było mhm. dużo jazdy, on też się przemieszczał i tak dalej, byśmy długa historia, mm. ale ja już mówię tutaj o jakby o tym. E, I rzeczywiście spotykamy się o, 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 jakby dopiero w momencie, kiedy już było jakby po samej akcji opanowana sytuacja. E, e, stoimy jakby face to face i nagle, e, pamiętam jego słowa, my się chyba znamy, co? Okay. Ja mówię, no tak, znamy się. Uuu. No i zamieniliśmy kilka słów. E, na zasadzie, no. to nie jest dobry czas, to nie jest dobre miejsce. Ale co zrobić? No, no niestety. No tak się wydarzyło. E, i, i, I jak mówię, e, po kilku, po kilkunastu latach w zasadzie spotkaliśmy się po raz kolejny, mhm. podaliśmy sobie ręce, pewnie nie, nie jesteśmy jakimiś przyjaciółmi czy dobrymi kolegami, bo... Ale On rozumiał, że inna... ty tak, swoją tak, pracę, a jak ja jakby... rozumiałem to, że po prostu on, on robił swoje, bo tak wybrał i, i, mhm. i tyle, koniec. Okej. Okay. No to, to jak sam opowiada, no to, to jest życiówka, to, to jest, jest życiówka, życiówka. Tak, tak, to tak. jest życiówka taka. Więc, ale generalnie nasunął mi się właśnie taki taki wniosek, że jednak niezależnie od y, okoliczności szanujmy się jako ludzie, jako, jako, y, jako no historii. Dużo miałeś takich sytuacji, znaczy na pewno miałeś dużo takich trudnych sytuacji w ogóle jako antyterrorysta pracując tam. Pamiętasz jakieś takie najtrudniejsze emocjonalnie dla Ciebie? No, yy znowu od, o, jakby odniosę się do, 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 do tego kawałka, odwieczna mm. walka, mu, musisz go posłuchać. Muszę. Chciałem, ale nie mam. Powiedziałem ci już, jak byliśmy przed wiem, nagraniem, wiem. że nie są dostępne w internecie. Ja już powiedziałem, teraz e, płyta wędruje na twoje konto, przy, przyjadę do domu i ją wysyłam. E, najtrudniejsze sytuacje zawsze e, to sytuacje rodzinne. To, to, e, to, to te biedne dzieci, które, które niczemu są, nie są winne i słyszą wcześniej rano, jak ktoś e, e, wali do drzwi, mm. e, ktoś krzyczy, czy ktoś próbuje albo zabiera mhm. rodzica, czy, czy, czy dziadka, czy, czy brata, czy siostrę, no to to jest, to jest ogromne przeżycie emocjonalne i jakby to jest, to najbardziej pozostaje, przynajmniej we mnie pozostało i, i, i to jest niefajne, to jest bardzo niefajne, ale no, tak jak mówię, no, wyobrażam sobie, że w ich, w ich wyobraźni mhm. no my jesteśmy najeźdźcami tymi Ci złymi, złymi oczywiście, a my no. z kolei... Jakby też y, robimy coś, ponieważ... Ktoś w waszym mniemaniu robi właśnie, coś właśnie, złego. Właśnie, tak. tak, tak. Okej, okay, no to zaczęliśmy powiem taką bombą, że nie wiem jak my przejdziemy dalej. Jeżeli ja jak... też nie wiem, ale i, słuchaj, no, chyba taka jest formuła programu. Ja, ja w ogóle nie byłem przygotowany na to, ale nie wiedzieć czemu to akurat... Akurat w tę stronę poszło. Mi się przypomniało, a, a przy okazji, y, y, rozmawiając o tym, okazuje się, że można się szanować niezależnie od wyznania. Trzeba się y, Sytuacji, czy tolerować, prawda? I, oczywiście. Jakby mi od razu wraca to, o co ciebie zapytałem, kiedy siedziałeś na kanapie, to znaczy, że jakby po tobie na co dzień zupełnie tego nie widać, że takie sytuacje w jakiś sposób odcisnąły na tobie piętno, a jako o tym mówisz, to to musiało być tak. mega trudne w tym yy, konkretnym momencie. Prawdę mówiąc, Tomku, ja staram się tego nie pokazywać, bo, 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 bo to jest jakby mój problem, z którym ja... Jestem i zostanę mm -hmm. gdzieś tam e, do końca, ale każda, każda robota niesie za sobą jarzmo pewnych bagażu doświadczeń, które są fajne lub też mniej fajne i każdy sobie musi z tym jakoś poradzić, e, więc ja o, o tym nie mówię czy nie opowiadam. Ale skoro jesteśmy w takiej formule, skoro udało nam się spotkać tutaj mm -hmm. i gramy w otwarte karty, no to, no, to gramy, gramy w otwarte w karty. karty. Stary. Dobra, to jeszcze zanim weźmiemy kolejną kartę, jeszcze jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. E, jeżeli możesz powiedzieć, Śmiało. jaki procent e, osób, które przestają być antyterrorystami, ląduje na psychoterapiach później. Wiesz, o co chodzi? Wiem, ile, wiem. ile osób nie dźwiga tego... Zastanawiam się. Tych doświadczeń. Biorąc pod uwagę jakby sytuację, która dotknęła mnie, która dotyka właściwie mnie, albo rodzinę mojego kolegi, to, to dość duży procent. Nie, 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 nie prowadzę statystyk, nie chciałbym tutaj przesadzić, ale no jednak... Mm, jest e, żołnierze też e, są mocno narażeni mhm, na stres, tak. jest ten zespół stresu pou, pourazowego, prawda, że gdzieś tam przyjeżdżają z innej rzeczywistości. Mhm. E, myślę, że duży, no, niestety duży. A Ty byłeś na terapii? Musiałeś e, przechodzić? Nie, szczerze powiem Ci, że nie. Powiedziałbym Ci, gdybym był. E, natomiast ja mam wrażenie, że jednak e, e, moja ucieczka w pracę, e, w te różne zajęcia, u, może nie, nie ucieczka, ale, ale moje zaangażowanie ilość moich, takie moich zaangażowanie prawie, czy... ilość zajętości spowodowało, że ja dość płynnie przeszedłem z tego, z tego trybu ogromnego stresu, ogromnej presji, jakby nie tylko ze strony... Tych, tych złych ludzi powiedzmy. Mhm. Ale też ze strony środowiska, ze strony. Oczywiście. Bo ta, ta instytucja jest jakby. jest ogromna, mówię tutaj o, o, o policji. Tam też pracują różni ludzie. Mhm. I czasem też nie wszyscy są przyjaciółmi, albo, albo często też nie są. I trzeba dźwigać jakby presję Jasne. obu stron. Presję wyniku, presję tego, że coś, coś trzeba zrobić, a nie zawsze nie zawsze można. Mhm. Więc. Uch, tak to wygląda, no ale rozumiem okay. otwarcie, życie nie jest takie tak, kolorowe, jak tak, się tak, wydaje. Tak, tak, tak. Uważam, że to jest um. w ogóle niesamowicie cenne. Szczególnie, że wiem, że wiele młodych osób nas y, ogląda, i to tym bardziej myślę, że może być dla nich cenne i ciekawe. Są refleksje, które gdzieś przychodzą pewnie po latach. Dokładnie. Nie? Oczywiście to nie jest argument, żeby nie, nie pracować żeby w tej firmie, no ja przeżyłem tam najlepsze lata, ale w każdej pracy musimy być przygotowani na to, że Plusy coś zostaje. Nie ja często, tak ja często, powiedzmy sobie, kilka razy w miesiącu, kilka to nie znaczy dziewięć czy, czy dziesięć, ale pewnie dwa, trzy do czterech jestem, śni mi się na przykład, że jestem w akcji, mm. że się ubieram, że zabieram broń, Co że to coś tam, tam Oczywiście, to, to nie da się tego odciąć, ale budę się ale, dobra Stary, to czekaj, to, to był tylko sen i idziesz do innej pracy. Ok. I jedziemy dalej. Pięknie. No to jedziemy dalej. Słuchaj. To, to jedziemy. kolejna karta. Proszę. Zobaczymy. Wybieraj. E, mm. Zobaczymy czy uda nam się płynnie przejść, ale na start dobra, bo... No i taszeczka jeszcze, żeby słuchaj dołożyć nam tego klimatu. Bardzo dobrze. Mm. To skoro jesteśmy przy, przy, przy jakby policji, przy przybyciu antyterrorystą. Czego najbardziej nie lubisz polskiej policji? E, nie lubię tego, że nie wszyscy funkcjonariusze są elastyczni. To znaczy zasłaniają się przepisami. Yy, nie chcę używać słów niecenzuralnych, ale mnie to po prostu wkurza. W <laughs> tak, yy, więc nie chciałem, ale, ale o to chodzi. Yy, otóż uważam, że każdą sytuację yy, można rozwiązać na wiele sposobów. Yy. 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 I często gęsto. Yy, no niestety ludzie jakby, oczywiście pod presją, w stresie, wytaczają y, działo na wróbla, tak? Mhm. Potem cof cofnąć do, do, do sytuacji emocjonalnej, gdzie zawsze powinno się zacząć od rozmowy, y, jakiejś, od jakiejś perswazji, od, od, od normalnego dialogu, mhm. zawsze można przejść y, do obrony, do ataku, oczywiście. można zrobić cokolwiek. Wkurza mnie, że czasem niektórzy zasłaniają się tym, że po prostu nie, nie ogarniają do końca. Nie chcą nikogo urażać oczywiście, ale, 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 ale mówię otwarcie, bo takie przykłady pewnie każdy widzi i, i niestety one są piętnowane na antenie, bo, bo, mhm. bo, 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 no, 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 bo jakby telewizja też nie będzie pokazywać e, tylko sukcesów czy fajnej strony, ale pokazuje też te, te pobyłki mhm. i kaczki. Wkurza mnie, że niektórzy właśnie... M, no, nie są elastyczni i, i próbują zasłaniać się um, przepisami, a tak naprawdę y, z, w, podczas interwencji, czy podczas jakiejś akcji. Y, to trochę nadużywają pewnie. Tak, wpadają w taki pozycji. kocioł, że nie mogą się potem wycofać i robią jakby niepotrzebne rzeczy. Konsekwencje okay. są tego. Y, jakby jakby to, to jest chyba taki, taki, taki element. Y, a to nie jest tak, że tacy ludzie powinni być odsiewani na etapie rekrutacji, zatrudniania? No pewnie tak, ale, no ale cóż. Nie, nie zawsze nie z jakichś jakich powodów. Y, oczywiście, że nie jest to łatwe. Nie mhm. jest to łatwe, ale, ale uważam, że y, jestem przekonany o tym, bo jakby na własnej skórze wiem, mhm. dialog, niezależnie z kim, gdzie, w jakim miejscu, rozmowa. Oczywiście, że są takie momenty, że, że już na to nie ma czasu. Ja nie mówię mhm. o tych sytuacjach, ale y, y, trzeba być zawsze człowiekiem i mhm. y, y, to popłaca w każdej sytuacji. Y, y, natomiast. Y, y, jeśli tego brakuje to, to czasem ja, ja też podpatruję będąc przecież też obywatelem chodząc po ulicy jeżdżąc samochodem e, interwencje czasem albo albo zachowania e, funkcjonariuszy mm -hmm. e, Różnie to wygląda. Tyle powiem. Natomiast y to wygląda. Mówię, mhm. Jest to ciężka służba, nie każdy to dźwiga. Szacunek dla tych, którzy potrafią się zachować w każdej sytuacji. Oby takich było jak najwięcej. Pięknie. Bardzo, bardzo y ładne podsumowanie. Jakbyś, tro trochę chciałem też to powiedzieć, że mam nadzieję, że funkcjonariusze oglądają też ten odcinek. Ale oczywiście. Jest ten przekaz. E e dotrze, bo no, no, no tak, trochę nie dodać, nic ująć. To, nie? To, to jakby żadna tajemnica. Ja myślę, że każdy może popracować nad sobą. Zresztą ja też pracuję i tak samo ty. No. No wszyscy nieustannie to robimy. Jasne. I, i, I jak ktoś się zatrzymuje, no to, to szkoda, a, a można by wiele rzeczy załatwić po prostu czasem perswazją rozmowy. Zgadzam się. Jak to się zatrzymuje, to szkoda, dlatego idźmy dalej. I poddajmy kolejną kartę. Bęk. No i bądźmy konsekwentni. Środę wow! wow. To jesteśmy. Ależ grubo idziemy. Naprawdę U, jest. Jest tak na, na szczycie. Jak, jak tu wrócić teraz? No właśnie. No dobra, płomień. Eee, no to Mariusz, co mógłbyś mi ciekawego powiedzieć, e, żeby mógł odpuścić ci ten ostry sos, który się tutaj znajduje, żeby tutaj cię trochę postraszyła? Będzie. Mm -hmm łyżeczka. Co mogę ci ciekawego powiedzieć? Um, myślę, że nie zależy ci na tym, żebym zjadł ten sos. Mhm. Um, Bardzo mi zależy, żebyś to zrobił. Dlatego, że byłem u Ciebie w domu, wiem, gdzie mieszkasz, masz fajną chatę. Prawda. <laughs> A ty masz wielu dużych kolegów. <laughs> tak, okej. Okay. Um, więc w tym kontekście na pewno ci nie zależy. Um, nie wiem, jak, jakie to jest miejsce sezonu tego programu? Połowa gdzieś? Połowa. E, czyli e, gdybyś mnie poczęstował tym sosem, może się okazać, że zabraknie ci po prostu. E, <śmiech> dla... <śmiech> to jest dobrze. Dobra. dobra, słuchaj inaczej. E, mogę ci zamiast tego mocniejszego poprosić, żebyś wziął słabszy. Jeżeli mi powiesz, czy. E, nie musisz mówić kto zupełnie, jestem po prostu ciekaw, czy znałeś e, policjantów, którzy zażywali narkotyki. Mm. Pomimo, że jak wiemy, jest to niezgodne z przepisami. Czy znałem? Powiem szczerze, ja jestem człowiekiem z epoki przełomu wieku, 1800, śmieję się, na planie mm -hmm. tak o mnie mówią, że jestem dinozaurem, ja też tak mm -hmm. się mam i większość moich kolegów jednak już jest w wieku powiedzmy sobie... W średnim wieku, Jasne. do czego zmierzam? Zmierzam do tego, ja pochodzę też jakby z mojej miejscowości, więc u mnie w ogóle temat narkotyków nie istniał mhm. do, 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 do moich lat, do, do, do lat dorosłości, więc o tyle, o tyle fajnie. I muszę ci powiedzieć, że kiedy ja zaczynałem służbę i jakby w tej grupie pracowaliśmy przez kilkanaście lat, nie spotkałem się szczerze, żeby ktokolwiek z moich kolegów, których ja znałem, mhm. te narkotyki zażywał. Nawet Ey. jakiś wiesz, blancik na rozluzowanie? Tak, tak. Nawet blancik nawet. na rozluzowanie. Naprawdę. I, ale to co nie mhm. znaczy, że, że tego nie było, bo ja nie, nie, nie mogę tego stwierdzić. Jasne. W moim towarzystwie nikt. Y nawet blancika nie mhm. pocisnął i ja nawet nie, takich rzeczy nie widziałem. Sam tego też nigdy nie używałem. To, 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 to jest dziwne. Chociaż jestem, nie jestem jakimś strasznym przeciwnikiem. Nie uważam, to że powiem, trzeba... że rozmawialiśmy, że jakby miałeś dosyć duży luz do tego Dokładnie. Tematu, nie? Jak nie, nie obcinałbym nigdy głowy komuś, kto, kto posiada mhm. em, em, marihuany. Tak, tak się, takie mam, uważam, że mhm. twarde narkotyki nie, nie, nie. Szczególnie jeśli chodzi o, 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 o dzieciaki, no które są nieświadome mhm. i te wszystkie sztuczki. Natomiast na pewnym etapie życia... No, no gdzieś tam y, świat dowodzi, że można to wszystko pogodzić. Natomiast ja rzeczywiście jestem z epoki y, piweczka In, e, i okay. innych, innych używek. Okay. E, tyle. E, czy słyszałem, że w ogóle policjanci e, słyszałem? No właśnie, dlatego zapytałem. Byłem i, ciekaw, czy oczywiście gdzieś... że tak. I oczywiście to, y, to, y, to, y, to y, oczywiście takie rzeczy się dzieją. No, no, no. No bo wszyscy są ludźmi tak naprawdę, jakby, umówmy się, jak gramy otwarte karty, tak. pokaż mi branżę, w której, teraz, no, no, oczywiście, w której oczywiście. tego nie ma, jakby no, nie, nie, dobry, nie, od, no, jestem, nie odbijam piłeczki. Jestem, ja, natomiast... z jestem z branży kreatywnej, tak, według statystyk 80% ponad osób z branży kreatywnej brało lub bierze narkotyki jakieś. Jeśli Więc. zapytasz mnie, czy kiedyś zapalił z tobą, no to ci odpowiem... To zapytaj mnie to. No to zapalimy celolka? Ja myślę, że byłbym w stanie jakoś to, jakoś to, Nawet dla, dla samego tego z czym mm -hmm. to się je. Okay. Jeśli wiedziałbym, że ty, ty jesteś normalnym chłopakiem, przynosisz jakby jak z normalnego źródła, gdzieś nie wiem mm -hmm. znaczy normalne źródło, upi się. No takie, że nie jest to maczane w żadnym głównie i nie jest to dopalacz. Dokładnie. Tak? No to w ten sposób się mówi. Nie, no, o dopalaczach to w ogóle. Nie ma mowy, Oczywiście. Nie, nie, bo wiemy z czym to się je. To myślę, że byłbym w stanie się skusić na, na, na tę chwilę. Ej, to jest dobra odpowiedź. To mogę ci odpuścić, ten mocniejszy może w takim razie kropelkę tego słabszego dostać. Aha, ale to nie to. A całkiem, całkiem, całkiem ci nie odpuszczę. No, bo nie przypałeś nikogo po nazwisku, także. Nie, nie. no, Znaczy <śline> no tak, to, to fakt, że raczej się. Yy... Oj, pomachaj sobie w ogóle. U. No, <śline> o, jest konkrecik. Jest konkreci. Jest konkrecik. Kohałem parę rzeczy w życiu. W sensie mam na myśli <śline> alkohole takie dosyć mocne, jak przyjeżdżeli koledzy z Białego Stoku. A, taka mała kropelka. I mam ciachnąć, tak? Tak jest. Ten jest pół miliona, o, szybko. Ten byłby pół miliona z kowili, ten jest 300 tysięcy. Więc 300 jest tysięcy. rzeczywiście, no, prawie o ja połowę słabszy. Spoko Trzec chyba. no, jest jest. No nawet. <laughs> o ile można tak <laughs> powiedzieć. No, ale jest petarda. No dobra, okej, okay, słuchaj, to lecimy od razu z następną kartą. Nie ociągamy się. Mogę <laughs> Tak miało, oczywiście. No to jak ten jest pół bańki, to powiem ci No to ten jest konkret Chyba, chcesz jeszcze sobie spróbować? Od Wiesz, może się wstrzymajmy Na drugą nóżkę Może się wstrzymajmy chwilę. Na <głos> <głos> się wstrzymajmy Dobra, okej, okay. no to karcioszka Ale przyznaję, że jest petarda Dobra, karcioszka, no bądźmy konsekwentni Niech to będzie ta Gra, słuchaj, zagramy sobie w coś takiego Gra będzie się nazywała Czy to prawda? Polega to na tym, że opowiadamy sobie nawzajem jakąś historię I musimy odgadnąć, czy druga osoba mówi prawdę, czy kłamie Chcesz zacząć? Mogę No to opowiadaj Przyznaję, że mam y, problemy ze skupieniem Wie przy ale już jestem, już jestem. Podczas y, jednego ze szkoleń y, musieliśmy wskoczyć do wody mhm. z skutymi y, rękami z tyłu, y, rozkuć się przy pomocy nożyczek, y, pół nożyczek, y, przy pomocy kluczyka mhm. i wypłynąć na, na powierzchnię. OK. Czy to się wydarzyło? No, pytam ci o to. No ja myślę, że tak. Znaczy, ma to sens, żeby się to wydarzyło. Tak. Że powinniście się szkodzić w takich warunkach. To jest prawda. Prawda. Okej, okay, dobra. Eee... A co jakby komuś się nie udało? No nie, to, to było oczywiście na basenie, a nie, a nie, w, a nie w Bałtyku. Okej. Okay. Eee, to wiesz, to widać, jeżeli ktoś e, się nie radzi. Jak sobie nie radzi, traci. E, Tracić... Mhm. E, zwalnia ruchy, po prostu jest niedotlenienie. I jakoś tam ratujecie i jest kolejne podejście, no to, nie? A tak, to że się uda. zdarzało, no po prostu trzeba go. Może nie od razu, ale trzeba mm -hmm. e, go wyłowić, e, chwilę dać mu czasu, tak jak mi teraz dać czasu na obejrzenie. Okay, do Dobra, e, moja historia jest taka, że jakiś czas temu. Miałem okazję, z racji, że jestem kawalerem, e, byłem sobie z e, bardzo ładną dziewczyną na randce. E, siedliśmy sobie w restauracji, zjedliśmy sobie jedzenie, po czym stwierdziliśmy, że pójdziemy do parku. E, jakby bardzo dobrze kleiła nam się rozmowa, w pewnym momencie usiedliśmy sobie na ławce, zaczęliśmy rozmawiać i całość zeszła na tematy seksu. E, co jakby, jako mężczyzna oczywiście ogromnie się z tego ucieszyłem i chętnie w to szedłem. I też wyjątkowo dobrze się konwersowało e, i siedzieliśmy już do siebie nachyleni i jakby bardzo żywo rozmawialiśmy o tych tematach opowiadając sobie różne historie i w tym momencie e, okazało się, że przez ostatnie kilka minut podsłuchiwała nas grupka 11-latków e, i nagle totalnie z bomby okazało się, że nikt nie, nie zauważyliśmy zaczęli krzyczeć o Jezus Kimper ale super śmiech możemy zdjęcie ła wow, rewelacja jakby zrobiliśmy się totalnie czerwoni i laska na mnie spojrzała z ogromnym wyrzutem ja popatrzyłem na nich na zasadzie, ej, fagi, Chyba trochę spaliliście mi temat. Eee, no i baza spalona. Ściema? Trochę tak, bo trochę nie. nie były to jed... na to... Inaczej sytuacja faktycznie nie miała miejsce. Tylko, że też jakaś dziewczyna z innego miasta i zapytała o zdjęcie. I na szczęście nie usłyszała, o czym rozmawialiśmy, <laughs> dlatego podeszła. Więc była dosyć zakłopotana i jakby wyszło w miarę sprawiedliwości. Gdybyś powiedział dziewczynie, to, to potwierdziłbym to. Mhm. Nie pasowały mi te 11-latki, bo pomyślałem sobie kolację z fajną dziewczyną, nie szedłeś na kolację o 18, tylko o 21 albo 2. Mhm. Akurat było dosyć jasno. Jasno. Yy, było bo, bo koło 17, bo A, później wieczorem oboje taki, mieliśmy trening i się rozchodziliśmy. What? Czyli taki w zasadzie lanczyk. Taki lunczyk w zasadzie. Okej. Okay. No dobra. Eee. Okej, okay, ale to poznałeś mnie w takim razie. Punkt dla ciebie. Dzięki. Po jednym mamy słuchaj, trzy karty dla ciebie, ale dobrze dosyć zniosłeś swoje ostre. Tak, postaram się nie myśleć o tym, bo to tak jest, wiesz, jak, jak cię boli. No te, no nie, myśl, nie o myśl o tym, e, jak ci jest zimno, to, to też nie myśl. Myśl o czymś też... innym, no jakoś tam lepiej się to znosi. E, tak, tak. No dobra, słuchaj, Dymek, y, mam jeżeli chodzi o temat. Hmm. Policjant, antyterrorysta, raper, tancerz, x rzeczy. Jaką odsłonę swojej osoby lubisz najbardziej? Czym, tak wiesz, po latach, doświadczenie, robienie różnych rzeczy, czujesz się najlepiej? Odpowiem ci y, przewrotnie. Ja w każdej odsłonie y, zawsze pragnę być człowiekiem. Um. I to jest chyba mój największy sukces, że w każdej odsłonie byłem. Mhm. Począwszy od policji. O tym też, co mówiłem, o tej elastyczności. Nie zawsze trzeba na krzyku, nie zawsze trzeba na, na jakimś. Na, na wielkiej adrenalinie, nawet w sytuacji, gdzie zawsze masz do czynienia z ludźmi, tak naprawdę. Mhm. Szacunek, oczywiście, że. Szacunek. Na szacunek trzeba sobie zasłużyć, tak. Mhm. I też zatrzymując różnych ludzi, chłopaków, mężczyzn, to jest tak, że. Trzeba się darzyć jednak szacunkiem. Jeżeli mm -hmm. oni w jakiś sposób y, też darzą mnie szacunkiem, ja też ich darzę szac szacunkiem. Nie oceniam, ja nie jestem sędzią, y, więc, czyli bycie człowiekiem. To samo było, y, y, to samo jest na scenie muzycznej, to samo było w mm -hmm. tańcu z gwiazdami. Pamiętasz sam, y, zresztą też jesteś, y, to prawda, wiele młodszy, ale podobało mi się też w tobie, jak już Cię poznałem, że byśmy y, wszyscy w zasadzie, cała ekipa szanowała. Y, wszystkich, nie, nie, nie było gazet. To akurat, to prawda. To ee... prawda. Mam wrażenie, że na późniejszym etapie, jak ta rywalizacja zaczęła, wiesz... Tak, 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 oczywiście, jak, że my, oczywiście. Chociaż my zawsze myliśmy tamę jakby, tak. co by się nie wydarzyło... Co Mam wydaje, że na załączonym obrazku, bo e, nie, tak jak mówiłem, że program się skończy, mhm. a my żyjemy dalej, możemy sobie... Tak. Ważniejsze jest dla mnie to, że możemy sobie teraz porozmawiać, przebić piątkę. Mhm. Albo nie tu możemy sobie porozmawiać gdzieko, Znaczy Pewnie ten odcinek nie miałby miejsca. Zresztą to powiedziałeś na tak. Backstage'u, że jak rozmawialiśmy, że pewnie nie miałby miejsca, gdyby nie to, że się tam poznaliśmy. Po prostu się ja? nie znaliśmy, więc, mhm. więc, więc dziwne. Więc tak naprawdę w każdej odsłonie bycie człowiekiem, to jest bardzo ważna sprawa. Póki co no, mocno się skupiam na tym, żeby tak było, I, i to jakby daje mi satysfakcję, i pozwala mi sięgać po kolejne kolejne wyzwania. Ja się tego nie boję, ale nigdy nie zapominam w tym wszystkim, żeby być człowiekiem, mhm. bo to zawsze wygrywa. A masz taką rzecz, którą jeszcze chciałbyś bardzo zrobić w życiu? Albo coś, czego chciałbyś spróbować, a jeszcze tego nie zrobiłeś? No, mnóstwo rzeczy. Na przykład? E, no już mówię ci. E, skok na bandzi. Skakałem, skakałem ze spadochronu, mam 15 skoków. Okay. E, nurkowałem. E, jeździłem różnymi sprzętami. Mhm. Chociaż w programie Zawodowiec Amator miałem, e, sterowałem maszyną, która... E, drzewa jak zapałki, mhm. 30-metrowe, e, ucina, obrabia, przecina. No to też było niesamowite. Okay. Więc e, tak, na pewno skok z bandzi. Mhm. Na pewno jeszcze różnego rodzaju e, urządzenia, e, takie, które są jakby niekonwencjonalne. E, na pewno. Nie wiem, może, może kiedyś um, przelot balonem, poprowadzenie, mm -hmm. e, okay. poprowadzenie e, jakiejś awionetki, to, też, to mm -hmm. też mnie gdzieś tam okay. rejsuje, więc tych rzeczy jest mnóstwo, większych i mniejszych. Mm -hmm. e, Cudownie. Piękne, tak. okej, okay. nie, spoko, spoko. Nie, nie, nie jestem w stanie nawet ocenić, ale jakby jaram się i mam nadzieję, że, że gdzieś tam i... uda się to wszystko porobić. W okay. Wie... Może się uda też, słuchaj, bo cały czas szukam osoby chętnej na skok na bungee tutaj w programie, jakoś wszyscy się cykają. Więc no no czy... jakbyś kiedyś chciał, a jakby nie udać się, wiesz, zrealizować samodzielnie, tego, no to ja to bardzo chętnie bym Oczywiście, pomógł. Oczywiście, że ja też się cykam, bo tylko wiesz, głupi się nie boi. Oczywiście. Ale ciągnie mnie coś do tego okay. i ja skoczę wcześniej, czy później, czy u ciebie, nie wiem, mhm. ale jak nie u ciebie, to gdzie indziej, nie ma problemu. Pięknie, cudownie. No to tutaj ostatnia karta. No to bądźmy konsekwentni. Ha! Zamiana. No to możesz się zrewanżować na koniec w takim razie. So, y, y... Była zamiana i była czaszka, trafiłeś na zamianę, więc Dobrze. strzelaj. No to co, możecie poczęstować w takim razie. Nie żartuję. O no, nie. Nie, no, Nie, okej, okay, okej, okay, oszczędę ci tego. Um, czyli co? Trudne pytanie. Mhm. Słyszałem różne historie na temat um, tego, um, że um, kupowałeś sobie głosy, albo um, mnożyłeś te głosy mhm. w postaci, um, albo jak, jak to było? Czy to prawda, że w jakiś sposób um, głosy, które oddawali na ciebie internauci były. Mhm. Um, um, Klonowane, skanowane, czy, czy po prostu. Jak, jak to się stało, że. Mhm. Um, że, że, że pojawiły takie, się jakieś tak, zarzuty? Tak, że takie zarzuty padły. Okej, okay, więc ja wiem o dwóch rzeczach. Jedna rzecz, o której wiem, to to, że na stronie internetowej można było głosować mailem i jakby to powodowało, że jak ktoś sobie zakładał ileś tych kont mailowych, to jedna osoba mogła wysłać tych głosów X. I docierały do mnie takie rzeczy, ja oczywiście nigdy do tego nie zachęcałem nigdy, bo też jest to niezgodne z regulaminem konkursu, w którym oboje braliśmy udział. Tylko mówiłem, że jakby oddawajcie głosy, głosujcie, wygrajmy i tak dalej. I wiem o tym, bo jakby te osoby nawet się chwaliły gdzieś tam przed do mnie wiadomości, na przykład Cześć Gimper, założyłem 60 maili i słuchaj, bo jakby program trwa półtorej godziny, I ja już nie zdążam z wszystkich tych maili zagłosować na ciebie, więc czy ja myślisz, że mógłbym wrzucić na grupę facebookową jakby Loginy i hasła do kolejnych maili, żeby ktoś inny klikał kolejne głosy, więc jedna osoba, ja nawet chyba 50 60 głosów wiem, że potrafili wysłać, natomiast jakby z drugiej strony też wiem, dlaczego nie wystosowałem żadnego apelu, żeby tego nie robić, bo wiem, że to było nieskuteczne, to znaczy osoba z produkcji, którą znałem poinformowała mnie, że takie sytuacje mają miejsce i że jakby te głosy i tak są ścinane do maksymalnie dwóch z jednego komputera. Więc wiem, że coś takiego było, natomiast hmm. wiem, że Polska też to zweryfikował okay. i to nie miało finalnie wpływu na y, wyniki, więc ci najbardziej zaangażowani, przepraszam, straciliście czas robiąc z mailowych. Y, natomiast druga rzecz, wiem, że było dużo kontrowersji związanych z tym, że obiecałem moim fanom jakieś nagrody, jeżeli przejdę do kolejnego etapu. Y, to znaczy za przejście do finału to był bonusowy Overwatch, który jakby faktycznie wtedy zrobiliśmy razem z Natalią, jak normalnie wchodzi w soboty. To wszedł w sobotę i w niedzielę. Jakby część osób uznała, że jest to forma przekupstwa fanów. Z drugiej strony, ja bardzo często, wiesz, w takich sytuacjach tak komunikuję się ze swoją społecznością. Mówię: Siema działa, potrzebuję ogarnąć to. Jak to zrobicie, to właśnie nagram wam ekstra odcinek albo wrzucę coś fajnego ode mnie, jakiś bonusik. I mam wrażenie, że trochę wszyscy to robiliśmy, tylko każdy w swojej skali. Czyli na przykład, nie wiem, wiesz, jakby Kuba mówił, że Elo, tam będziemy autografy rozdawać dla osób, najbardziej, które wyślą potwierdzenie, że zagłosowały. To jest spoko, nie? Jakby wszyscy zachęcaliśmy na Insta Story, żeby Czy na nawet samo, samo zapraszanie do tego, słuchajcie, głosujcie na parę numer 7, na parę numer 5, na parę numer 10, ponieważ fajnie, że jesteście z nami. Czy to w zasadzie nie jest prawie to samo? Jest, to jest, to, to, jest to, jakby, no to, to jest trochę to samo, też mi się tak wydaje. Jakby często y, padały takie rzeczy, że na przykład, że chcemy przejść do kolejnego odcinka, bo mam marzenie, żeby zatańczyć coś, co mogę zatańczyć w kolejnym odcinku. Y, mam wrażenie, że jakby się to robić problemem na bardzo wysokim, wiesz, y, 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 już półfinał finał. Tak, finał tak, tak, tak. Y, dlatego, że nagle się okazało, że jest to na tyle skuteczne, że trochę łamie zasady działania programu i nagle przechodzi dalej nie gość, który dobrze tańczy, tylko gość, który ma najbardziej zaangażowaną po prostu społeczność w internecie. I na finał to już jakby tam poleciałem na grup bo Powiedziałem, że Disney rorów godzinny Overwatch, to i to, i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to, że będzie tych rzeczy opór dużo, a Asia z Jankiem mówili po prostu, no my po prostu zatańczymy. I zagłosujcie jak czujecie. I no trochę byłem nosem w tej sytuacji, wiesz co chodzi? Tak, tak, tak. E, więc trochę nie wiem, jak chcę walczyć, i, i, i jakby gdzieś tam rozumiem, że część osób mogła w związku z tą sytuacją być to zła, natomiast e, jakby. Zasady konkursu nie zabraniały zachęcania fanów, więc stwierdziłem, że jeżeli mogę, to Why not. Eee, i, 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 I tyle. Czułem, jakby czułem i czuję się z tym ok. Wiem, jak to mogło wyglądać wśród niektórych, ale tak jakby nie zrobiłem niczego przeciwko regulaminowi konkursu. Ale ty miałeś dystans przez cały czas, bo wiedziałeś, że jakby nie, nie czujesz się. Cześć. Ja myślę, jak, jak dojdę do połowy tego programu, to będzie spoko. To, że się udało znaleźć w finale to w ogóle było no ale. Nikt się chyba tego nie spodziewał. Tak, ale nikt ci też tego nie, nie odbierze. Z jakichś powodów tam y, się dostałeś, nie, nie tylko, bo żyli tak naprawdę ci y, 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 jakby sprzyjało. Dopiero w ostatniej, tak jak mówisz, bo to nie fajnie, Jak się zorientowali, coś była, że coś zaczyna... Też podróż Ale fajnie, że możemy sobie o tym pogadać. I, tak, teraz e, na już jakby wiesz na ludziach. Tak, tak. I powiem Ci nawet cieszę się, że Asia wygrała. Tak, summa summarum. Oczywiście, no. E, bo obraz, że jej się no, należało, jeżeli chodzi o umiejętności zależne i historię. No, się jest. jak jasne, utalentowana mega dziewczyna a rzeczywiście miała trudniej, no, co tego nie mam wątpliwości. No. A Natomiast... druga rzecz, y, na pewno czerpałbym jakąś satysfakcję z wygrania programu. Może nie, że wbrew zasadom, ale trochę oszukując sprytnie te zasady, po prostu <laughs> posiadają dużej społeczności, byłoby to na pewno satysfakcjonujące, ale z drugiej strony. Wiem, że konsekwencje tego i to, jak ludzie by na to zareagowali, e, mogłyby powodować garść nieprzespanych nocy, a tak w gruncie rzeczy mam święty spokój. Tak, jest fajnie. I e, jest, 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 jest to fajne. E, powiedzmy, że to 100 tysięcy można zarobić w inny sposób, e, a ci się to przyda. A z trzeciej strony jakoś później wyszło tak, że ludzie trochę nie wierzyli w to, że przegrałem, i paradoksalnie wyszło mi lepiej, niż jakbym to wygrał. Nie? No więc... i bardzo się z tego powodu cieszę. Ja nie, nie ukrywam, zresztą to też nie jest tajemnica, e, że kiedy poprosiliśmy mnie o to, żeby wziąć udział mhm. e, u, u ciebie w tym od, odcinku. No to e, mega dziękuję, bo mam wrażenie, że to mogło trochę przechylić szale zwycięstwa. Ja, ja jakby tego tak e, nie, nie odbierałem, bo, bo szczerze mówiąc, e, o, oczywiście wiedziałem, że byłeś ostatnim Ochikaninem, mhm. więc tutaj e, e, Solidarność, e, tak, e, łysych plemników e, z powodu że trzeba, że, że trzeba działać, też się fajnie bawiłem, ale rzeczywiście tanecznie no Asia, Asia była lepsza, była to lepsza. powiedzmy jeszcze, nie ma czym że, mówić. Że, natomiast no, z jakichś powodów byłeś w tym finale i, i to też było jakby tego zestawienia chyba nikt sobie, nikt przed, jakby na początku drogi. Sobie zupełnie nie, zupełnie nie. No dobrze, ostatnią kartą tutaj niby jest czaszka, ale słuchaj nie będziemy w tę czaszkę iść, pójdziemy sobie w inną ostatnią kartę, Proszę bo bardzo. specjalnie dla ciebie mam, słuchaj <noise> Jot, jak Jopek, ale moim zdaniem bardziej jak Joker, specjalnie okay. dla Ciebie. <noise> Dziękuję Ci bardzo, stary. Proszę bardzo, Super. na jakiej komendzie, słuchaj, mógłby pracować ten Mariusz? Ten Mariusz, ja myślę, że on jest na tyle elastyczny właśnie, bo, bo tego mi chyba raczej nie brakuje, że mógłby pracować na każdej komendzie i pewnie dawałby tam dużo radości tym, którzy na nim zasługują, i też yy, machałby paluszkiem do tych, którzy są niegrzeczni. Pięknie. Cudownie, to jest doskonałe podsumowanie. Dziękuję Ci, ślicznie, dziękuję. że wpadłeś. Zaczynam oddychać normalnie, także przestaje działać ten ten Co? A Wam, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Lekko Nie Będzie w każdy piątek o godzinie 18. E, sprawdźcie jeszcze główny odcinek z Mariuszem, w którym oglądaliśmy memy oraz rozbrajaliśmy bombę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć.